Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku na kanale By Persona. W dzisiejszym odcinku chciałabym Wam powiedzieć, co przywiozłam z Polski, bo ostatnio byłam w Polsce, no i przywiozłam sobie parę różnych tutaj produktów, których mi tutaj w Portugalii brakuje. Ja miałam mały plecak, od razu zaznaczam, więc nie mogłam tam za dużo, wiecie, napakować, no ale co udało mi się tam, wiecie, włożyć i przewieźć ze sobą, no to przywiozłam. No i chciałabym się z Wami dzisiaj tym podzielić. Jeżeli jesteście zainteresowani, czego może brakować Polakom tutaj w Portugalii, i co ja przywiozłam ze sobą z Polski, to serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Pierwsza rzecz, którą przywiozłam, to są, słuchajcie, grzyby suszone. Grzyby suszone, które zostały nazbierane przez moją mamę, więc jak się pewnie domyślacie, to są najlepsze grzyby na świecie, bo niemal lepszych grzybów nie jest takie nazbierane, wiecie, w lesie, w polskim lesie przez własną mamę. I one są po prostu cudowne, pachną przecudownie i przepięknie. No i one oczywiście posłużą mi do robienia uszek na święta, bo nie wiadomo, czy pojedziemy na święta do Polski, czy nie. Wiecie, jak to jest. Po tym 2019-2020 to różnie może być i nic sobie raczej nie można zaplanować, bo jak właśnie mówię, no różnie to może być. Także takie grzyby suszone sobie przywiozłam. Zastanawiacie się pewnie, czy tutaj w Portugalii grzybów suszonych nie ma. W takich zwykłych gdzieś supermarketach ciężko jest naprawdę bardzo znaleźć grzyby suszone. Czasami gdzieś w Lidlu się pojawiają i tak dalej. Ja kiedyś kupiłam sobie grzyby, bo nie miałam innej opcji, w takim sklepie, gdzie są właśnie polskie produkty, polskie, rosyjskie, ukraińskie, dużo takich, wiecie, jakieś rumuńskie produkty i kupiłam grzyby z Polski, natomiast one były, słuchajcie, robaczywe. Tam było więcej robaków niż grzybów, więc po prostu po ugotowaniu, no niestety, jak ja to zobaczyłam, to musiałam to po prostu wszystko wywalić. A te takie, które na przykład kupiłam kiedyś w Lidlu, też są takie, wiecie, suszone, no to one w ogóle, no jak się je tworzy, to w ogóle tam nie ma zapachu, nie ma aromatu. A wiadomo, że na święta, no to grzybki suszone i aromat takich grzybów, no to jest po prostu konieczny. Te grzyby są z tamtego roku, no bo w tym roku jeszcze moja mama nie zbierała, dlatego że no nie było warunków do tego, żeby te grzyby w Polsce urosły, przynajmniej tam, gdzie ja mieszkam, to na razie grzybów nie ma. Być może uda mi się jeszcze raz do Polski w tym roku pojechać, może sama sobie nazbieram, pójdziemy z mamą do lasu. No ale mama mnie tutaj poratowała takimi grzybami i jestem bardzo zadowolona, będę robić te uszka, będę dodawać do tego też pieczarki, żeby po prostu więcej było. Natomiast no te takie, wiecie, grzyby prawdziwe, jak się nazbiera swoje własne, no to ten aromat jest naprawdę cudowny i nie wyobrażam sobie świąt bez tego aromatu. W Portugalii też można zbierać grzyby, ale ja na przykład jestem taką osobą, która w ogóle się nie zna na tych grzybach. Więc co tam będę chodzić i zbierać, jeszcze coś nazbieram nie tak. I mam koleżankę Ilonę, pozdrawiamy Ilonę, która jest grzybiarzem i ona się zna na tym wszystkim, może z nią się kiedyś wybiorę, może mnie trochę poduczy. Natomiast ja sama się trochę boję tych grzybów zbierać, no bo wiadomo, jeszcze jakiegoś muchomora się po prostu, wiecie, zbierze, ususzy, zje i później będzie problem. Kolejna rzecz, którą chcę Wam pokazać, to jest pietruszka. Przywiozłam sobie pietruszkę i ta pietruszka zaraz, jak skończę to nagrywać, to ona od razu leci, znaczy ją umyję, oczywiście obiorę i zamrożę, bo pietruszka będzie mi potrzebna również do gotowania barszczu. Widzicie, ja już sobie obmyślam plan gotowania na święta we wrześniu. No ale dobra. Natomiast tutaj w Portugalii ciężko jest naprawdę o pietruszkę. Można sobie samemu zasadzić. Ja też czasami właśnie sobie przywożę nasiona. Natomiast no, w tym roku nie sadziliśmy. Ten rok był taki no dziwny. I pietruszki nie mamy. Można tutaj spotkać czasami pasterniak. Coś takiego. Ale to nie jest pietruszka. To wygląda jak pietruszka, ale z pietruszką to nie ma za dużo wspólnego, nie ma tego, wiecie, aromatu, nie jest to takie dobre. Także ta pietruszka, przywiozłam tą pietruszkę i będę ją mrozić i później będę ją dodawać właśnie do barszczu. Jeżeli chodzi o seler, to kiedyś było dużo ciężej z tym selerem, a teraz on się czasami pojawia. Więc jak się pojawia, to ja sobie właśnie też kupuję, obieram, myję i zamrażam i później mam właśnie na święta, bo nie zawsze na święta jest, także trzeba uważać, trzeba sobie wcześniej ewentualnie kupić, jakby ktoś w Portugalii mieszkał. Kolejna rzecz, którą przywiozłam i udało mi się napakować do plecaka mojego niedużego, to jest, słuchajcie, czosnek, pół kilo czosnku i jak ktoś oglądał moje filmy, na przykład z ziemniaczkami, to wie, że ja uwielbiam czosnek i po prostu mogę go kilogramami jeść i to jest po prostu najcudowniejszy czosnek na świecie, bo jest z Polski i powiem Wam, że tutaj w Portugalii też można kupić czosnek oczywiście. Dużo w takich supermarketach to jest takiego, wiecie, chińskiego, więc to w ogóle się nie nadaje do niczego. Natomiast gdzieś na targach, my często właśnie jeździmy na plażę i tam jest taki targ i tam kupujemy i też da się kupić dobry czosnek, portugalski dobry czosnek. Natomiast no, nie ma to jak polski czosnek, nie oszukujmy się, no po prostu jest cudowny, pyszny, aromatyczny, więc jak tylko jestem w Polsce, jak tylko mogę, no to zawsze ten czosnek sobie przywiozę, wiadomo. Kolejna rzecz, jaką sobie przywiozłam i też napakowałam, to proszę bardzo, przyprawy.
i dużo różnych przypraw. Pewnie sobie myślicie, a w Portugalii nie ma przypraw. Są, oczywiście, że są, ale nie ma takich dobrych jak u nas w Polsce, wiadomo. Przyprawa na przykład do grossa, nie ma tutaj tego, oni czegoś takiego nie używają. Dlatego ja, jak jestem w Polsce, to sobie przywożę, no bo jest dobra, używam do różnych dań. Czarnuszka, papryka wędzona, można też kupić właśnie w takim sklepie, gdzie są właśnie polskie, rosyjskie, ukraińskie i różne tam produkty. Też czasami się spotyka i też czasami w supermarketach, ale to trzeba szukać, a tak mam z Polski, wiadomo, leży sobie w szafce i można sobie, kiedy się chce, użyć. Jedna z najważniejszych rzeczy, jakie przywożę z Polski, to jest majeranek. Majeranek, powiem Wam szczerze, że nie jest tak wcale łatwo dostać ten majeranek, taki właśnie suszony tutaj w Portugalii, dlatego że oni mają coś takiego jak majericą. Majericą, jeżeli pojedziecie sobie do sklepu tutaj do Portugalii, to będzie bazylia. To nie będzie nasz ten polski majeranek, mimo że no, z nazwy wydawałoby się, że jest to ta sama przyprawa. Nie, oni też mają majeranek. Kiedyś mi się udało tutaj kupić, wiecie, tylko w takich mniejszych jakby paczuszkach i rzeczywiście był to majeranek, no ale nie jest to takie proste, tak? On się czasami pojawia, czasami go nie ma, trzeba szukać, a jak gdzieś trzeba do jakiejś zupy, tak, czy do czegoś innego, no to wiadomo, lepiej mieć pod ręką. Dlatego ja sobie zawsze to z Polski przywożę. No i teraz też sobie trochę tego nakupiłam. Jeszcze wcześniej mi tata przywiózł, więc zapas jest. Przyprawa do flaków, ziele angielskie też można kupić, ale wiadomo, z Polski lepsze. Jak wszystko, lubczyk, tak? No i oczywiście nadal majeranek, kolejny majeranek. Także te przyprawy sobie przywożę. Wcześniej powiem Wam, że przywoziłam więcej rzeczy i też na przykład rodzice przysyłali mi paczki i tak dalej. Natomiast teraz dużo już takich rzeczy, których wcześniej nie było, jak ja tu już 10 lat temu przyjechałam do Portugalii, no już teraz są, więc no już takiej potrzeby nie ma, tak? No ale ten majeranek musi być, bo jeżeli majeranku w domu nie ma, no to jest problem, tak? I wtedy nie jest fajnie. Kolejna rzecz, którą sobie przywiozłam tym razem, jak byłam w Polsce, to słuchajcie, są leki. Leki, jakieś witaminy, nie wiem, czy nie będę tego tak bardzo pokazywać, ale na przykład witamina C, czy jakieś przeciwbólowe, witamina B, B12, jakiś magnez, tak, jakieś na wzmocnienie. Oczywiście poprzywoziłam sobie też takie, wiecie, jakieś na zatoki leki, węgiel. I pewnie sobie pomyślicie, a co w Portugalii nie ma? Są, ale są droższe. I po prostu powiem Wam, że jak my kiedyś lecieliśmy na Wyspę Zielonego Przylądka i też miałam właśnie tam kupić probiotyk, na przykład też sobie przywiozłam probiotyk, no to po prostu cena zwaliła mnie z nóg. I naprawdę, po prostu w Polsce te produkty, te leki czy te witaminy są tańsze niż tutaj. Więc ja jeżeli jestem w Polsce, no to się w jakiś sposób tam zabezpieczam. Elektrolity, jakieś krople do nosa, wiadomo, i jakieś właśnie też rzeczy na grypę. No bo jednak zbliża się ten sezon, wiecie, taki jesienny, zimowy. No i nie wiadomo, jak to będzie. Oczywiście tu w Portugalii te produkty są, ale są po prostu droższe, dlatego je przywożę. No i tyle, jeżeli chodzi o te produkty, które teraz w tym moim małym plecaczku się zmieściły, które teraz tutaj przywiozłam. Jeżeli chodzi o inne produkty polskie, na przykład ogórki kiszone czy kasza gryczana, jest to już możliwe, tak, żeby sobie tutaj kupić w Portugalii. Kaszę gryczaną, nie znajdziecie kaszy gryczanej w każdym sklepie, ale są sklepy, w których tą kaszę gryczaną znajdziecie. Ja też właśnie bardzo często kupuję w tym sklepie z polskimi produktami, tak, z polskimi, z rosyjskimi, z ukraińskimi i tak dalej, to tam sobie to kupuję, jakieś ćwikły i tak dalej, też tam to wszystko kupuję, czy na przykład kapusta taka kiszona, wiecie, też można to wszystko tam kupić, koperek, taki świeży też można sobie kupić, pokroić. Teraz jest no, dosyć dużo tych produktów, tak? Więc no, nie trzeba ich z Polski przywozić. Ja jak jadę i mam większą torbę, no to wiadomo, tam przywożę więcej. Czasami sobie jakieś ubranie przywiozę, czasami też kosmetyki. Teraz też przywiozłam kosmetyki, wiecie, jakieś tam pomadkę, coś tam. Takie małe rzeczy, ja już nie będę Wam tego pokazywać, bo to pewnie by było zbyt nudne. Także takie rzeczy przywożę. Właśnie czasami też nasiona, tak? Czy pietruszki, czy koperek, bo tutaj tego koperek... Kiedyś w Lidlu chyba koperek kupiłam, ale on w ogóle nie wyrósł, to w ogóle bez sensu było. Więc takie nasiona też z Polski czasami przywożę. No i w zależności właśnie od tego, ile mam miejsca, co mi się tam zmieści i co mi jest w danym momencie potrzebne, no to sobie przywożę. Ciekawa jestem, jeżeli Wy mieszkacie gdzieś na przykład poza Polską, co Wy przywozicie, czego Wam brakuje, bo pewnie w zależności od tego, w jakim kraju mieszkacie, no to pewnie są te trudności, tak, z dostaniem przeróżnych produktów. Napiszcie w komentarzach, bo jestem bardzo ciekawa. A może oglądacie mnie z Portugalii, to co jeszcze na przykład z Polski do Portugalii przywozicie? To był taki krótki, szybki odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Buziaki, pa, pa!